przez wiele lat jeździliście do Brukseli i do Strasburga. Kłamaliście na temat Polski, na temat Polaków. Namawialiście brukselskich urzędników, żeby zabrali Polakom pieniądze, nie nam, Polakom. Wasi europosłowie, Biedroń, nie Biedroń, Róża von Hun, von Thun, coś tam po niemiecku, codziennie, namiętnie kłamali na temat Polski i Polaków. A wy dzisiaj mówicie, że jest jakaś dziejowa chwila, która waży o Polsce? Są kawały o szczycie bezczelności. Szczytem bezczelności jest to, co wy robicie dzisiaj z Polską.